Cześć, witamy Was w nowym vlogu. Hejka! Dzisiaj spędzamy super wieczór z Asią i z Rafałem. W końcu się spotkaliśmy, bo omawialiśmy się już kilka razy. No i mamy ognisko. Tak, jesteśmy w tym samym miejscu, co w ostatnim odcinku. Ja się tak bardzo cieszę, że te drogi nasze się skrzyżowały w końcu, bo już chyba ze trzy razy planowaliśmy nasze spotkanie. Asia i Rafał mają kanał na YouTubie Rafwan Adventure, także wpadajcie do nich, zobaczycie, co oni tam nagrywają. Podróżują z synkiem, który w tym momencie jest w Polsce na wakacjach u babci i dziadka. Mamy okazję, żeby razem sobie tu pobiesiadować. A oto i oni, Rafał i Asia i ich przyjaciel Teo. Syn. Patrzę na to, co tu Rafał wymyśli w tym momencie, jaki patent. Nawet nie musimy kików trzymać do kiełbasy, bo opierają się o tutaj ten leżaczek. No, warte skopiowania takie rozwiązanie. Co my tutaj mamy? Asia przygotowała jakieś zapiekanki. Jedna tu jest z serem, z boczkiem, z kiełbaską, tak? A druga jest z łososiem. Mamy sałatkę naszą firmową ze słonecznikiem i rum własnej roboty. No właśnie. No właśnie, Rafał, powiedz kilka słów na ten temat. Trzymaj mikrofon. Ten rumik robisz sam, tak? Tak. Nie jest to do końca legalne. Znaczy, w Wielkiej Brytanii jest to legalne, w Polsce nielegalne. O tak bym powiedział. Jeżeli nie sprzedaje się alkoholu, to można produkować. Tak jak można produkować piwo na własny użytek, można produkować wina na własny użytek i można produkować wyższej procentowo alkohole, jeżeli się tego nie sprzedaje. No nie sprzedaję, nigdy nie sprzedawałem, nigdy nie zamierzam sprzedawać. Alkohol jest o tyle dobry, jak to wiedzą bimbrownicy, nie ma po nim kaca. Głowa nie boli. Głowa nie boli. O tym wam powiemy jutro. Na razie czy nie ma, to zobaczymy jutro, tak. Testujemy i powiem wam, że jest bardzo smaczny. Nie wiem, co można więcej powiedzieć o alkoholu, prawdę powiedziawszy, bo... Jak go robisz? Robi się go z trzciny cukrowej, a dokładnie powinno się robić z melasy, ale że w Wielkiej Brytanii melasa jest niezbyt łatwo dostępna, a jak jest to końska, która ma małe ilości cukru, to robię z cukru trzcinowego, kupionego w Lidlu. Marda, to był specjalny sprzęt, który kupiłeś w Polsce, tak? Tak, gdzie w Polsce jest to nielegalny, kupiłem w Polsce sprzęt. Oczywiście tutaj też jest normalnie w każdym sklepie dostępny, ale w Polsce... Nie było. Taniej. Lepszy sprzęt, tak. Coś tu się jeszcze dodaje oprócz tego cukru? Tak, żeby zrobić dobry rum, taki jak ja robię, to dodaję wanilię w późniejszej produkcji. Maceruję to wszystko w wanilii. Co tam dodaję jeszcze? Te kuleczki, co się dodaje do rosołu? Ziele angielskie, tak. Pieprz kajeński. O, dużo różnych innych przypraw, których nie pamiętam w tej chwili. I wszystko maceruje się około roku. Dopiero po około roku jest to zdatne do picia. Jeszcze kora. Także to nie... A, i tak, kora cynamonowa, tak. Kora cynamonowa. Także nie jest to dla ludzi cierpliwych. Tak. Bo tego się nie pije od razu. Dla niecierpliwych. Dla jest, niecierpliwych. Jest dla cierpliwych. Jest dla ludzi cierpliwych, tak dokładnie. No my na szczęście się doczekaliśmy i możemy posmakować tego pysznego trunku. Powiemy wam jutro, czy głowa boli, czy nie boli. Prawie nektar bogów. No dobra, my sobie tu teraz pobiesiadujemy troszeczkę i widzimy się jutro rano i zdamy wam relację, czy głowa boli, czy nie boli. Po Rafała rumie. Halo, dzień dobry w kolejnym dniu. No Rafał miał rację. W moim przypadku głowa mnie nie boli po wczorajszym wieczorze, ale idziemy zobaczyć teraz, jak reszta ekipy się trzyma i mamy zaproszenie na pyszne śniadanie. Ulala, co my tutaj mamy? No wygląda to przecudownie.
Śniadanko mamy już gotowe. Tak jak Paweł wspomniał, głowa nie boli, czujemy się świetnie. Rafał zrobił przepyszną, mam nadzieję przepyszną szakszukę, jeszcze nie próbowaliśmy, ale wygląda wyśmienicie, także zabieramy się do jedzenia. Dzień dobry ekipa, jak się wy dzisiaj czujecie? Bardzo dobrze. Właśnie kawkę robimy. Cześć. To i taka kawusia będzie z ekspresu, no rewelacja po prostu. Asia, jak tam? Dobrze, dobrze. Serwis będę robić. Muszę ci powiedzieć, ten rum, rewelacja. Głowa nie boli. Tak jak mówiłeś. Nie można przesadzić, ale... Bo wiadomo, że jak się przesadzi, to wszystko jest niezbyt dobre, ale jak się wypije akurat, to... To jest super. To jest akurat taka kawka gotowa. Jajeczko sadzone. Wow. Śniadanie iście królewskie. Śniadanie mistrzów. Chodźcie, chodźcie, bo wam wszystko zjemy. Wow, fajne to masz, ci powiem. No, fajne to jest. Nie powiem, bardzo. Bardzo fajne, bo można za kilku osób naraz zrobić. Tu masz wyjście zewnętrzne z gazem. To też jest dobra, dobra rzecz, nie? Przydatna. Po tym pysznym śniadanku postanowiłem odwiedzić Rafała i Jasię w ich wanie. Długo już macie tego wana? No, tego wana mamy 7 lat. Około 7 lat. Wcześniej mieliśmy jeszcze małego, ale że urodził nas się synek, to stwierdziliśmy, że jest za mało miejsca, wiesz, małego wana takiego. Mieliśmy On razem z wami śpi tam na łóżku. Tak, mieścimy się wszyscy w trójkę bez problemów. Superancko. Sam wszystko budowałeś? Wszystko sam robiłem. Wszystko kupowane tak po taniości na eBayu, trochę na Facebook Markecie. Czyli tutaj te wiatraki, wentylatory... Tak, wszystko jest demobilu, można powiedzieć. Tak, używane. I płyta też? Płyty były... Znaczy, no nie były nowe typu, znaczy... Nie ze sklepu, ale nowe. Tak. Ale nowe, okej. Okay. Ktoś ale kupił, po prostu... miał za dużo, sprzedał. Tak, znajdowałeś na Facebooku, tak, tak jak troszkę taniej. Ale elektrykę masz nową? Elektrykę nową, no. Bo widziałem, tam masz baterię, Life Power 4. Tak. Sam budowałeś, tak? Sam składałem. Super są, nie? Tak, jestem bardzo zadowolony. Porównując nawet, miałem AGM-a 150 amperogodzin, chyba albo 140, nie pamiętam dokładnie. To nie ma porównania. Nie ma porównania. Kawkę robisz spokojnie, a tamten... No, były problemy, żeby kawkę zrobić, załóżmy. A tu masz 280 amperogodzin, nie? To już nie ma, nawet bateria nie odczuwa tego, żeby kawę z ekspresu 2000 W, żeby wiesz, zrobić. I gdzie już byliście tym vanem? Zwiedziliśmy tym vanem, byliśmy we Włoszech, w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce. No, to już trochę zjechaliście. W Hiszpanii, a małym vanem byliśmy w Portugalii. No to już trochę zjechaliście. Tak, już nie mówię o Anglii. Anglii to mamy całą dookoła zjechaną. A przez 7 lat to już brawo wy. Tym vanem jest 7 lat. Jeździmy już długo. A który to jest rok? To jest Ford Transit? Ford Transit to najdłuższa wersja, najwyższa wersja. 2007 rok. 2.4 diesel z mapą na 180 albo 170 koni. Daje radę? Mogło być więcej. Chłopakom zawsze tych koni brakuje w samochodach. Jakie plany na następną podróż? W grudniu Hiszpania. Jak bo w tamtym roku chyba byliście w Hiszpanii. Też byliśmy i zakochaliśmy się w Hiszpanii. Fajne miejsce na to, żeby spędzić święta. No, super ancko. Ciepło, plaża, aby go trafić dobrą pogodę. Tak, a jak nie, trzeba będzie gdzieś się ewakuować do Maroka. Ale właśnie tu jest ten plus, że możemy się przemieścić tam, gdzie jest ciepło. Gdzie jest ciepło, nie? No, to jest właśnie plusik. Interesowała mnie wasza lodówka. Ona jest na 220? Normalna 220, taka standardowa lodówka domowa. I to ją kupiłeś też? Na Facebook Markecie za 30 funtów. Czyli za 3 dychy. 150 zł. Jezu, a my tyle daliśmy za tą naszą kamperową. I wszystko chodzi ładnie, fajnie chłodzi, mrozi. Nie wiem, czy widziałeś w środku. Nie, no z zamrażarką, wiesz? Aha, jest tam taki zamrażalnik. Tak, taki mały ala zamrażalnik, to w sumie do lodów. I okay, nie było światła. Miejsce. No, nie było światła, zrobiłem takie. Taki naczujnik. To jest na baterię?
Na baterię, no, no ładujesz normalnie jak na USB. Telefon. Tak. Elegancko. I na czujkę reaguje. I takie zabezpieczenie macie przed otwarciem. A to, no wiesz, jak się jeździ, jak się naładuje, żeby się nie otworzyła. Ona no, się nie otwiera, to... ale na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, no. Nie, jak załóżmy, nie mam w ogóle ładowania, czyli nie ma, solar nie działa, nie działa, nie jedziemy, czyli nie działa ten DC-DC ładowarka, to 7% schodzi dziennie baterii. Czyli w teorii można 10 dwa tygodnie. O, no dwa tygodnie, dokładnie. No to kurde, elegancko. Tylko, że to wiesz, mówię już o wszystkim, nie? Czyli światłach, nie wiem, ładowaniu telefonów, ładowaniu laptopa, drona, aparatów. Czyli brzydka pogoda angielska wam nie przeszkadza, nie. Nigdy nie zszedłem z moją baterią poniżej 60%. Super. No nie jestem perfekcyjnym, niestety, perfekcjonistą, żeby to wykończyć super. Wykończenie jest jakie jest, no ale no niestety nie mam aż tak fachu w ręku, żeby to ładnie zrobić. No, z tą elektrykiem. Działa, nie. Jeździcie. Tak. Działa, jeździ. Zwiedziliśmy pół świata prawie. Tych tysięcy nas zrobiliśmy kilometrów. No i elegancko, to jest najważniejsze. I sprawia frajdę. Dobra, fajnie było was gościć, Wanie. Dziękujemy za towarzystwo i dziękujemy za miły wieczór i śniadanko. No wieczór, śniadanko, po prostu już dawno się tak dobrze nie bawiłem. Piąteczka. Dzięki. Dziękujemy również. Odpoczęliśmy po tym pysznym śniadanku. Teraz zbieramy się, póki jest piękna pogoda, na plażę. Ręczniki pobrane? Tak, wszystko spakowane, także krótki hiking i będziemy leżeć na słonku. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. Na plażę idziemy właściwie. No, taki spacer połączony z plażowaniem dzisiaj będzie. Tak, korzystając z okazji, że Asia z Rafałem podróżują z pieskiem, jak wam się z tym pieskiem podróżuje? Czy macie problemy z plażowaniem na przykład? Większość plaż jest taka dostępna dla psów. Byliśmy na... Mamy takie swoje ulubione miejsce, taki kemping i tam jak się wchodzi na plażę, to jest informacja, że od maja do września z prawej strony nie można wchodzić z psami, ale znowu z lewej tak. Także nie mieliśmy jakichś takich problemów, że był zakaz całkowity wejścia na plażę z psem. No to spoko. A dobrze nam się podróżuje. Jest od małego nauczone, że wyjeżdżamy. Nie macie jakichś problemów z nim podczas jazdy, że jest mu niedobrze, albo jakiś nerwowy jest? Nie. Kładzie się na swoje miejsce, ma swoje miejsce, kładzie się i jeździ z nami. No, dużo szczęścia mu to daje, jak już się zatrzymacie, tak jak teraz sobie tutaj biega. To niesamowita psinka. If I could take you back to my youth. Show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold. Pairing with the light it holds. When I return. Cudowny dzień na plaży, ale teraz nie mamy obiadu. To znaczy mamy, ale nie jest to taki typowy obiad. Dzięki Asi, kochanej. Asia zrobiła dla nas dwa desery. Galaretka, borówka, ciasteczka, serek mascarpone. Put me together, take me back where I belong. I want it all. Jakiś taki niemrawy dzisiaj dzień, ale musimy się w końcu zabrać za gotowanie. Asia z Rafałem nawieźli tyle pyszności. Wykarmili nas. A w naszej lodówce nic nie ubyło. Tak, mamy mięso, musimy go zużyć, ugotować. Tym bardziej, że no już jutro wracamy do pracy. No, mnie czeka 3-dniowy maraton, także przyda musisz nam się mi opiek. Co jeść. Masz jakiś sos pomidorowy? Mam tutaj. O, ta fasolka to chyba już zdechła, wiesz?
22 august, no. Pawcio niezłe zakupy zrobi. Oj, Paweł. Bo u nas sytuacja wygląda tak. Jak kupię, to nikt tego nie je. A jak nie kupię, to wszyscy by jedli. Tylko nie ma wtedy co? Tam gdzieś powinien być. Dobra, co masz tutaj? Sos pomidorowy. A nie, to są fasolki. No gdzieś tu jest. No. O, tutaj jest sos pomidorowy. To są pomidorki. No to sos pomidorowy. Ciekawe. A jeszcze nic nie ma. Ciekawego. Już mi tam nie wyżeraj. Dobra. Zamykam spiżarnię. Spiżarnię. No zdarza się, no co poradzę. Zawieruszyło się gdzieś w lodówce. Będzie mięso z pomidorami i z cebulą. No nie tylko, bo mam jeszcze cukinię. Spaghetti z cukinią, no dobra, trzeba ją wyjaśnić. No warzywa, zawsze lepsze to niż nic. Chcesz jeszcze jedną cebulę? Żeby było tak więcej? Nie. Ta patelnia nam się sprawdza super po prostu. Nie ma lepszej rzeczy w online. Właśnie a propos tej patelni, cały czas ktoś tutaj przyjeżdża z jakimiś różnymi urządzeniami, a to grill gazowy, a to jakiś opiekacz, jakiś toster. Tak, o, to jest takie fajne, wszystko nam się podoba, a na koniec kończymy z naszą dużą patelnią. I wszystko na niej da się zrobić. Ale cały czas, musimy sobie to kupić. Ale później po prostu powstaje dylemat, gdzie to trzymać, więc lepiej nie kupować. Nie kupujemy. Dobrze, że gaz ostatnio zatankowałem, bo już mogłoby nam w sumie nie starczyć. I tak na długo starczyło, nie? Mhm. Szokuję jestem. No, tak na 3 miesiące nam starczy. No, 3 miesiące. I gaz. Z gazem jesteśmy okej, no. Jeszcze raz musiałem otworzyć naszą spiżarkę, bo szukam makaronu. Taki? Spaghetti? To jeszcze z Hiszpanii. To nie jest spaghetti. No to nie jest do spaghetti, no ale mamy tu jakieś kluseczki mamusi, o takie. To jest do rosołu. Tu jest. Tu jest taki czarny. O, widzisz? Taki fajny. Albo tamten. O, ja bym chciała z tym ryżowym. O, spiżarka zapatrzona. Fajnie, no, to ten robi. Jeszcze przeze mnie. Czekaj, czy nam starczy wody na kąpiel. 2 kreski są. A mam tam jeszcze baniaczek 10-litrowy, także powinno być ok. Jakieś oregano, bazylia. Taki czosnek suszony, a tu jest sól z rozmarynem i z czosnkiem. Chcieliśmy wam jeszcze przypomnieć, że za tydzień będziecie mogli z nami się spotkać w miejscowości High Wycombe, gdzie jest organizowany taki polski dzień. Jest to niedziela. No, będziemy tam z naszymi przyjaciółmi. Prawdopodobnie kilka ekip vanlife'owych tam wpadnie. A będziemy mogli sobie wypić jakąś herbatkę, porozmawiać na różne tematy. Także szczegóły zapraszamy. Znajdziecie na Facebooku, tam już wrzucaliśmy posty na ten temat, także jeżeli ktoś ma ochotę, no to zapraszamy za tydzień, w niedzielę, 17 września. Napiszcie w komentarzach, z kim się widzimy. Onia, ryżowy makaron już można wsadzać, zaraz tam się woda gotuje. Teraz najpierw cukinię. Ojejku, Monika, ty zawsze musisz postawić na swoim. Cukinia. Okej. Cukinia pierwsza. No ale patrz, ile się wody marnuje. No, co się marnuje? Przecież nie uciekać. No wygotowywuje się. Monia, ty wrzucisz ten makaron, czy nam się cała woda wygotuje? To jest trudne. Dlaczego? No bo on jest bardzo taki... To taki twardy jest? Mhm. Naprawdę? Mańska robota była. No ty tutaj zamiast łamać makaron, to sobie nagrywasz. No. Dobra. Jakiś dziwny dźwięk wydaje nasza kuchenka. Nie wiem, o co chodzi.
No tu siedzimy. Monika zgasiła i zapaliła jeszcze raz i naprawiła. Widzisz, złota rączka jesteś. No. Wow, ale pachnie. Przepycholnie. Świetna robota, Monia. No jak wyszło nasze danie? Pyszne, ale trochę ostre. Pycha. Tylko mało soli. Co to znaczy? Słyszeliście to? W naszym języku to znaczy podaj. Podaj co? Danie przepyszne. Ja tak nie przepadam za tym makaronem ryżowym, powiem szczerze. Ja go uwielbiam. Ale... Będziemy kończyć już ten dzisiejszy odcinek. Także cieszymy się, że byliście z nami. Jeszcze raz dzięki wielkie za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Mamy nadzieję, że ta podróż nam wypali. A za tydzień zapraszamy albo na kolejny film, albo do High Wycombe. Tak jest. Trzymajcie się cieplutko. Hejka. Hej.